I taka osoba ogarnięta uczuciem gniewu stara się wszystko osądzić według swojego punktu widzenia. Szatan stara się zrobić wszystko, żeby każda z tych osób nie była w stanie z drugą wytrzymać. Twierdził on także, że gniew jest namiętnością, która najbardziej upodabnia człowieka do demonów. Zawsze w sytuacji, gdzie ja się gniewam, obwiniać mogę tylko siebie. Cześć, ja jestem Natalia, to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Jeśli nie masz jeszcze zasubskrybowanego naszego kanału, to serdecznie zachęcam Cię do tego, żebyś to zrobił, dlatego że z moim mężem staramy się, aby odcinki pojawiały się tutaj regularnie. Pamiętaj też, żeby kliknąć w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z naszymi aktywnościami. Zachęcam Cię też do komentowania i do łapkowania. Wszystkim zainteresowanym przypominam, że do końca roku wydawnictwo Freedom udzieliło naszym widzom kodu, z którego można korzystać przy zakupach. Przy wykorzystaniu kodu Tradycja można uzyskać rabat w wysokości 10% na wszystkie książki. Chciałabym dzisiaj troszeczkę powiedzieć o takim problemie, który myślę spotyka wiele małżeństw i nie tylko małżeństw, a jest nim pokusa gniewu i wszystkie kwestie, które wokół niej są nabudowane, czyli konsekwencje, które też gniew niesie, a także jego powody. Uważam, że gniew jest takim grzechem i taką namiętnością, co do których wiele osób chyba nie do końca ma świadomość, jak wiele wyrządza on szkód w relacjach międzyludzkich. Mam wrażenie, że często gniew traktuje się tylko jako jakąś emocję, której owszem nie powinno być, z którego też takiego naszego wzburzenia, z tych wzburzeń spowodowanych przez gniew staramy się spowiadać, staramy się, żeby ich nie było, ale chyba nie do końca rozumiemy, jakie są korzenie tego gniewu i jakim dużym jest on zagrożeniem dla naszych relacji z najbliższymi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Sama nie do końca rozumiałam istotę i znaczenie tego grzechu. Zawsze wydawało mi się, że jest to po prostu coś, co czasami nam się przytrafi w jakiejś nieprzyjemnej sytuacji. Jak poczujemy się urażeni, to troszeczkę się zezłościmy, trochę pokrzyczymy, coś może niemiłego powiemy, ale później wszyscy się przepraszamy i wszystko jest już super. Otóż nie do końca tak to wygląda. Gniew ma jakby dwa oblicza. Oblicze wewnętrzne i oblicze zewnętrzne. W obliczu zewnętrznym chodzi o to, że po prostu ktoś na kogoś na przykład krzyczy, ktoś... Mówi się, że ktoś wybucha gniewem, tak? Czyli właśnie mamy na myśli taką sytuację, gdy ktoś jest na kogoś bardzo zezłoszczony i po prostu to w jakiś sposób okazuje. Różne mogą być tego sposoby, tak? Może krzyczeć, może gestykulować, może robić jeszcze jakieś inne rzeczy, tak? To już jest taka dosyć zaawansowana forma gniewu. Ale istnieje też wewnętrzny gniew, czyli takie wewnętrzne wzburzenie. Taka wewnętrzna postawa wobec drugiego człowieka, której właśnie najczęściej tą konsekwencją jest ten wybuch gniewu na zewnątrz. Tak więc o ile ten gniew zewnętrzny nie może istnieć bez wewnętrznego, o tyle gniew wewnętrzny może istnieć bez zewnętrznego. I mówiąc o wewnętrznym gniewie, mam na myśli takie właśnie taką postawę wobec drugiego człowieka, która polega na naszym wzburzeniu wobec niego z jakichś powodów. I ten gniew wewnętrzny nie zawsze musi się ujawnić. Powody mogą być różne. Powód może być na przykład taki, że boimy się wybuchnąć gniewem wobec drugiej osoby, ale postawa wewnątrz pozostaje taka sama, czyli cały czas jesteśmy zagniewani na kogoś, tak? Innym powodem może być na przykład to, że mamy założony taki ideał, który chcemy spełnić na zewnątrz, że chcemy innym pokazać, że my nie jesteśmy nerwowi, więc na siłę staramy się okazywać zewnętrznie to, że jesteśmy spokojni, mimo że wewnątrz cały czas tak buzujemy, może nawet niekoniecznie emocjonalnie, ale taką naszą wewnętrzną postawą właśnie wobec drugiego człowieka. Oczywiście tych powodów, dla których nie wybuchamy gniewem, może być znacznie więcej, ale nie będę się tutaj tym zajmować, bo uważam, że nie ma to w tym kontekście większego znaczenia. Chciałabym się raczej skupić na charakterystyce gniewu, jego znaczeniu i zagrożeniu, które powoduje. Jeden z najważniejszych starożytnych teologów, Ewagriusz z Pontu, stworzył taką klasyfikację namiętności, które mogą człowiekiem kierować i w oparciu o to tak naprawdę później została stworzona lista 7 grzechów głównych. Akurat Ewagriusz mówił o 8 takich namiętnościach i wśród nich był właśnie gniew. Ewagriusz opisywał gniew jako
pasję, czyli namiętność, która najbardziej upodabnia nas do demonów. Ewagriusz pisał o gniewie następująco. Gniew jest szaleńczą namiętnością i tych, którzy już posiadają poznanie, łatwo psuje. Czyni duszę dzikim zwierzęciem i sprawia, że cofa się ona przed wszelkim spotkaniem. Woda jest poruszana przez pęd wiatrów, a gwałtownikiem wstrząsają nierozumne myśli. Podnosząca się mgła zaciemnia słońce, a myśl o mściwości – samotny umysł. Twierdził on także, że gniew jest namiętnością, która najbardziej upodabnia człowieka do demonów. Czyli ze wszystkich namiętności, spośród których można wyróżnić nam obżarstwo, nieczystość, chciwość, smutek, gniew jest czymś, co sprawia, że my jesteśmy najbardziej podobni do tych demonów. Dlaczego? Dlatego, że demony tkwią w nieustannej zawiści, w nieustannej złości wobec Pana Boga, wobec wszystkich istot świętych, wobec wszystkich ludzi, dlatego, że są zazdrośni i dlatego, że oni doskonale wiedzą, że odrzucili największe dobro. Demony doskonale wiedzą, że droga, którą one obrały, jest drogą złą, dlatego, że one wiedzą, że Pan Bóg jest najlepszym dobrem i to dobro one poznały, ale to dobro odrzuciły. I to odrzucenie tego dobra spowodowało, że te demony nie są już w stanie do Niego wrócić, dlatego, że są stale ogarnięte tym poczuciem złości, poczuciem gniewu i mściwości wobec wszystkich istot, które mają szansę złączyć się z Bogiem. Dlatego właśnie demony tak bardzo nas nienawidzą. I teraz człowiek, który jest ogarnięty gniewem, zachowuje się dosyć podobnie. Dlatego, że gniew nie jest po prostu jakimś emocjonalnym zezłoszczeniem się. Korzenie gniewu są znacznie głębsze. Korzenie gniewu sięgają najgłębszych części naszego serca, jeśli można tak powiedzieć. Ewagriusz twierdził, że gniew jest wynikiem naszej frustracji spowodowanej tym, że nie osiągnęliśmy czegoś, co bardzo chcieliśmy osiągnąć. Czyli w takich sytuacjach, które mogą mieć na przykład miejsce w małżeństwie, kiedy nie robimy dla drugiej osoby czegoś z bezinteresownej miłości, tak jak to powinno wyglądać, dlatego że małżeństwo jest wspólnotą miłości, a robimy to dla jakichś własnych celów. To mogą być najbardziej błahe cele, nawet, nie wiem, jeśli robimy coś dla pochwały, czy dlatego, żeby, nie wiem, żeby coś sobie udowodnić. I jeśli my nie osiągniemy tego czegoś, co wewnątrz bardzo pragnęliśmy osiągnąć, to wówczas my się złościmy. I właśnie przez to, że nie osiągnęliśmy tego, co tak bardzo chcieliśmy osiągnąć, my jesteśmy przez to okropnie sfrustrowani i zaczynamy żywić gniewne uczucia, gniewne myśli wobec innych osób. W małżeństwie to jest właśnie wobec drugiego, wobec współmałżonka. I teraz mamy taką sytuację, że jeśli osoba, która wpadnie w gniew powodowany tą frustracją, to ona wyładowuje tę swoją frustrację na osobie, która według tej pierwszej osoby ją spowodowała. Czyli jeśli ja sobie założyłam, że zrobię coś dla pochwały i ja tej pochwały od drugiej osoby nie otrzymałam, to ja zaczynam się strasznie denerwować i zaczynam obwiniać niesłusznie tę drugą osobę. Zawsze w sytuacji, gdzie ja się gniewam, winna temu jestem tylko ja. Zawsze w sytuacji, gdzie ja się gniewam, obwiniać mogę tylko siebie. Dlatego, że wchodząc w związek małżeński, ja zgodziłam się kochać drugą osobę. Ja zgodziłam się wszystko czynić w bezinteresownej miłości wobec tej drugiej osoby. I teraz, jeśli ja robię cokolwiek z takim nastawieniem wewnętrznym, że chcę coś za to otrzymać, jakąś zapłatę za jakiś dobry uczynek, to ja tego nie robię z bezinteresownej miłości, tylko ja to robię interesownie. Dlatego jeśli później ja się z tego powodu gniewam, to nie jest wina tej drugiej osoby, że ja tego od niej nie otrzymałam, tylko to jest moja wina, dlatego że ja wyszłam z błędnych założeń od samego początku. I co się dzieje właśnie w takiej sytuacji, gdy osoba stara się wyładować swoją frustrację, wylewając swój gniew na drugą osobę? Pojawiają się u niej złe myśli na temat tej drugiej osoby. Pojawia się obwinianie tej drugiej osoby, szukanie wszystkich jak najgorszych rzeczy u niej. Pojawia się obwinianie tej drugiej osoby zarówno o zaistniałą sytuację, jak i o swój własny stan. Czyli taka osoba, która wpadła w gniew, wmawia sobie, że to ta druga osoba jest przyczyną jej gniewu. Pojawia się, w pamięci pojawiają się jakieś stare sytuacje,
gdzie miało miejsce jakaś uraza, która już dawno powinna być zapomniana, tak? Bo już dawno było to wyznane, było przebaczone, było przeproszone, już to nie powinno nigdy wrócić, ale właśnie w takiej sytuacji, gdzie osoba stara się wylać na drugą swoją frustrację, to przypomina sobie te wszystkie urazy, których kiedyś doznała od drugiej osoby, zaczyna je sobie wyolbrzymiać w głowie, rozważa te wszystkie doznane krzywdy i to uczucie gniewu w tej osobie coraz bardziej rośnie. Pojawia się poczucie bycia urażonym, pojawia się poczucie bycia odtrąconym, pojawia się uczucie mściwości, uczucie zawiści, pojawia się zazdrość może wobec jakichś innych małżeństw, w których wszystko idzie tak, jak ona by chciała i po prostu nie udało się to w jej małżeństwie, bo nie wszystko idzie po jej myśli. W takiej osobie ogarniętej uczuciem gniewu pojawia się tak naprawdę postawa nienawiści wobec tej drugiej osoby. To jest kompletnie nieracjonalne i często też zupełnie nieświadome, ale jednak się coś takiego pojawia. I taka osoba ogarnięta uczuciem gniewu stara się wszystko osądzić według swojego punktu widzenia. A punkt widzenia osoby owładniętej poczuciem gniewu jest zawsze całkowicie subiektywny. To też chyba Ewagriusz pisał na temat osób owładniętych gniewem, że takie osoby są jak osoby, które chciałyby widzieć, ale jednocześnie wyłupują sobie oczy żelaznym kolcem. Uważam, że to jest bardzo dobre porównanie, dlatego że osoba, która jest ogarnięta gniewem na drugą osobę, to ona robi wszystko po prostu, żeby ten gniew coraz bardziej w niej rosnął, żeby coraz bardziej w niej wzburzał, dlatego że żeby to zatrzymać, to taka osoba musiałaby pokierować się w swoim sercu pokorą. Musiałaby uznać, że nie miała prawa do tego gniewu, musiałaby uznać też swoją winę, musiałaby uznać słabość innej osoby i swoją własną słabość. A niestety wobec tak silnych emocji jest to bardzo trudne. Gniew nie jest problemem dopiero wtedy, kiedy zaczynamy wylewać go na drugą osobę. Gniew jest problemem już w samym zalążku. Wtedy, kiedy zaczyna się od takich najmniejszych drgań, tych najwrażliwszych strun w duszy osoby nastawionych na współmałżonka. Co chcę przez to powiedzieć? To jest znana sztuczka, znana pokusa szatańska, że gdy dwie osoby ze sobą mieszkają, to po pewnym czasie zaczynają wychodzić na wierzch jakieś słabości każdej z tych osób. I szatan widzi, które ze słabości drugiej osoby denerwują tę pierwszą. Szatan stara się zrobić wszystko, żeby każda z tych osób nie była w stanie z drugą wytrzymać. Robi wszystko, żeby przeobrazić zachowanie każdej z osób na nieznośne, pokraczne wobec tej drugiej osoby. Żeby ta druga osoba widziała tę pierwszą zawsze jako kogoś, z kim się nie da wytrzymać, jako kogoś, kto cały czas tylko denerwuje, jako kogoś, kto nie pomaga, nie jest w stanie znieść żadnych poświęceń, jako kogoś gorszego ode mnie. I szatan zawsze szuka okazji do tego, żeby wprowadzić jakąś niezgodę pomiędzy małżonków. I jeśli wie, że któryś z małżonków robi coś, na co drugi patrzy w sposób nieprzychylny, ale znosi to, to szatan zrobi wszystko, żeby ta osoba, której zachowanie drugiego w jakiś sposób nie pasuje, czysto emocjonalnie, najbardziej płytkim aspekcie, bo nie ma to wielkiego znaczenia, to szatan zrobi wszystko, żeby ta osoba postrzegała to zachowanie jako coś całkowicie niemożliwego do zniesienia. W efekcie w codziennym życiu szatan dostrzega bardzo wyraźnie takie sytuacje i wie, kiedy ma działać. I właśnie w takich codziennych, zwykłych, prostych sytuacjach, w których w ogóle nie wybuchamy gniewem, ale w których budzi się już w nas takie poczucie, że coś nam się nie podoba w zachowaniu drugiej osoby. Jeśli w zwykłych, codziennych czynnościach widzimy we współmałżonku kogoś, kto jest nie do zniesienia, to jest właśnie dokładnie to, co robi szatan. Czyli stara się nam pokazać obraz naszego współmałżonka jako kogoś, kto cały czas tylko denerwuje, nic nie potrafi zrobić, nic nie potrafi pomóc, kogoś, z kim najchętniej byśmy się rozstali,
Dlatego właśnie, że szatan bardzo chce doprowadzić do tego, żeby małżonkowie się rozstali. I separacja albo zdrada to jest właśnie największy sukces szatana. Oczywiście wiadomo, że separacja czasami jest jedynym wyjściem, natomiast generalnie szatan dąży właśnie do tego, żeby ta więź małżeńska spojona bezinteresowną miłością została rozerwana w taki czy inny sposób, żeby małżonkowie się rozeszli. I szatan pracuje na to cały czas. I właśnie przez takie małe, drobne pobudzenia serca, małe, drobne jakieś urazy w stronę tej drugiej osoby mają mu pomóc w osiągnięciu tego celu. Dlatego jeśli chcemy się bronić przed szatanem, przed tym jego działaniem na naszą codzienność, to musimy już w samym zarodku zdusić te uczucia, które on próbuje w nas wzbudzać. Musimy przede wszystkim na każdym kroku zdawać sobie sprawę z tego, jak postrzegamy naszego współmałżonka. I jeśli gdzieś występuje jakiś zgrzyt, to musimy go natychmiast naprawiać. Oczywiście pomocne będą w tym szczere rozmowy, wyrozumiałość i tak dalej. To jest absolutnie potrzebne w małżeństwie, ale trzeba też pracować samemu nad sobą. To znaczy trzeba stale mieć świadomość, że zarówno ja sam jestem bardzo słaby, jak i druga osoba jest bardzo słaba. I wszystkie złe rzeczy, które pojawiają się w naszym małżeństwie, wszystkie właśnie na przykład wybuchy gniewu, wszystkie kłótnie, są spowodowane tylko tymi naszymi słabościami i działaniem szatana. To znaczy, jeśli widzimy na przykład naszego współmałżonka, jak w jakiś sposób nas rozczarował swoim zachowaniem, to nie możemy przypisywać tego zachowania jemu, tylko szatanowi, który go do tego skusił. My wiemy, że nasz współmałżonek ma dobrą wolę, stara się walczyć z pokusami, stara się walczyć ze sobą, dużo poświęca, stara się działać w sposób dobry, stara się żyć pobożnie, ale każdemu podbija się noga i nie możemy robić, nie możemy tworzyć w swoim umyśle takiego ideału, który koniecznie nasz współmałżonek musi spełnić. To jest ogromne zagrożenie dla małżeństwa. My musimy budować na tym, co mamy, musimy budować na tym materiale, który został nam dany, a nie możemy tworzyć jakiejś swojej iluzji i do niej dążyć, bo to będzie ogromna porażka. To będzie ogromna porażka i dla nas samych, i dla naszych współmałżonków. Dlatego do wszystkich słabości naszego współmałżonka musimy podchodzić ze zrozumieniem i z wyrozumiałością. I musimy podchodzić z wyrozumiałością także do jakichś drobnych rzeczy, które wydają nam się nie okej u naszego współmałżonka, dlatego że właśnie na takich rzeczach szatan będzie najchętniej operował. Nie mówię oczywiście też o tym, że mamy idealizować sobie obraz naszego współmałżonka i wmawiać sobie, że on nie ma żadnych słabości, tak? Że, że nic nas w nim nie denerwuje, nie. Ale chodzi o to, że jeśli widzimy w naszym małżonku nawet jakieś właśnie drobne, najdrobniejsze rzeczy, które mogą spowodować u nas jakiekolwiek nerwy, to musimy nauczyć się je akceptować, bo nasze nerwy są spowodowane tym, że my zakładamy sobie coś na temat naszego współmałżonka i chcielibyśmy, żeby on działał w inny sposób. I my musimy właśnie takiego błędnego sposobu myślenia się wyrzec dla dobra małżeństwa i dla dobra nas samych. W chwilach, gdy pojawia się u nas taka właśnie postawa gniewu wobec współmałżonka i zaczyna w nas wzbierać i zaczynamy już wynajdywać jakieś zarzuty wobec drugiej osoby i sądzić wszystko przez pryzmat tego naszego gniewu, zawsze musimy to od razu radykalnie ucinać. Innej drogi nie ma. Trzeba sobie w takich momentach przypominać o słabości nas samych, że my sami też bardzo często robimy rzeczy, które denerwują innych. Musimy pamiętać o słabości naszych współmałżonków, wiedzieć, że oni są dobrymi ludźmi, bo przecież ich znamy, tak? Nie związalibyśmy się, nie weszlibyśmy z nimi w małżeństwo, gdyby byli to źli ludzie. Pamiętać o tym, że im też czasami podwija się noga. Pamiętać, że szatan uwielbia takie sytuacje, że on bardzo aktywnie operuje w takich sytuacjach i na nas, i na naszych współmałżonkach. Warto też w takim momencie, gdy wzbiera w nas gniew na naszego współmałżonka, przypomnieć sobie jakieś dobre wspomnienia, dobre chwile z małżonkiem, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jest to trudne w chwilach gniewu, dlatego przynajmniej należy zdać sobie sprawę z tego, co się z nami dzieje w tej chwili
i nie próbować dokonywać żadnych sądów, mając świadomość, że zawsze będą one w jakiś sposób zaciemnione, wykrzywione przez ten właśnie nasz gniew. Taki gniew powodowany naszą własną frustracją nigdy nie jest niczym dobrym, nigdy nie przynosi dobrych owoców, nigdy niczego nie naprawia. Gniew też bardzo często psuje nasze dotychczasowe starania. Często gniew może zniweczyć nasze wysiłki modlitewne, nasze wysiłki ascetyczne. Psuje generalnie owoce naszego życia duchowego, które udało nam się z trudem osiągnąć. Dlatego należy zawsze od niego uciekać jak najdalej i dążyć do tej łagodności. Gniew jest stanem, który bardzo szybko i bardzo łatwo jest wpaść i który szatan bardzo aktywnie stara się u nas powodować. Dlatego trzeba się bronić przed tym wszelkimi siłami, wszelkimi metodami, też tymi, o których powiedziałam. Jeśli znacie jakieś inne, możecie dać mi znać. Z pewnością jeszcze kiedyś będę podejmować temat gniewu i też innych namiętności prowadzących do grzechów na podstawie Ewagriusza z Pontu. Jeśli macie jakieś doświadczenia, jakieś przemyślenia w tym temacie, jakieś refleksje, to dajcie znać. Chętnie poczytam. Jeśli odcinek się podobał, zapraszam do dania łapki w górę, do komentowania i udostępniania. I do zobaczenia.